600 osób ewakuowano w czwartek ze szkoły podstawowej nr 37 w Tychach. Powodem miał być wyciek gazu, na którego wyczuwalność skarżyli się uczniowie podczas akademii. Ewakuacja nastąpiła na decyzję dyrekcji szkoły, a na miejsce zadysponowano m.in. pogotowie gazowe. Łącznie swoje czynności prowadziło tam 14 zastępów straży pożarnej. Część osób, dokładnie 18 osób odczuwało, 18 dzieci odczuwało dyskomfort, objawy medyczne, omdlenia niekoniecznie, natomiast bóle głowy, zawroty głowy. Stąd tej 18 udzieliliśmy wsparcia medycznego w postaci tlenoterapii, zabezpieczenia termicznego. Pozostała część szkoły, czy pozostali uczniowie z budynku szkoły zostali ewakuowani. W trakcie prowadzonej diagnostyki czy rozpoznania operacyjnego nie stwierdziliśmy tutaj występowania gazu czy innych substancji, które mogłyby być potencjalnie niebezpieczne, które mogły powodować takie, a nie inne objawy. Z 550 ewakuowanych uczniów 7 zespołów pogotowia ratunkowego udzieliło pomocy łącznie 40 poszkodowanym. Dzieci na miejscu przebadano, a 5 z nich zostało przetransportowanych do szpitali na terenie miasta celem obserwacji. Myślę, że dzisiaj jeszcze zostaną zwolnione, bo objawy nie wskazywały na jakikolwiek stan zagrożenia życia. Ewentualnie dla sprawdzenia stanu zdrowotnego tych pacjentów stwierdziliśmy, że trzeba ich poobserwować w szpitalu pod okiem szpitalnego oddziału ratunkowego bądź izby przyjęć pediatrycznej. Choć niektórzy mali pacjenci skarżyli się na uczucie duszności, to saturacja u żadnego z nich nie wskazywała niepokojących parametrów. Nie wykazano również objawów mogących świadczyć o zatruciu gazem. Jednoznacznie przyczyna zaistniałej sytuacji nie jest określona, jednak prawdopodobnie zadziałał tu efekt paniki.